Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i przepraszam, dzisiaj będę też na siedząco z Państwem rozmawiał. Rzeczywiście spotykamy się w dniu bardzo miłym, 4 grudnia, który zawsze kojarzy się z patronką tego dnia i z pracą, której ta patronka pomaga. Ale spotykamy się także w dniu szczególnym, bo przecież wiadomo o tym, pan Marian nie wspomniał, tak się złożyło, że zaraz po tym spotkaniu odbywa się następne i no właśnie to wytwarza pewnego rodzaju zmianę pewnie w naszym harmonogramie. Myślałem, że dłużej będę mógł dzisiaj z Państwem zostać. Będę dłużej, tylko że zacznie się drugie spotkanie o godzinie 18. To właściwie z tego powodu smutny dzień. Smutny, ponieważ oznacza wypieranie wolnego słowa z kolejnych pozycji, których ingerują, no nazwijmy to tak, siły poprawności politycznej, które sięgają coraz głębiej. Bo to drugie spotkanie, przypomnę, poświęcone promocji książki Lawa, wydanej przez Solidarnych 2010, miało odbyć się w klubie Hybrydy. Klub Hybrydy wymówił w ostatnim momencie to spotkanie. A więc coraz wyraźniej jakby odczuwamy tę atmosferę, którą niektórzy z nas pamiętają, kiedy strefa wolności ograniczała się do dolnych kościołów i piwnic przykościelnych. To oczywiście niedobry moment, ale pamiętamy, że wyszliśmy stamtąd i że będziemy wychodzili i że te syzyfowe prace, które wykonują ci, którzy chcą zniewolić Polskę, pozostaną syzyfowymi pracami. Nie uda się ich zrealizować. Będziemy wychodzili z tych podziemi, ale ogromnie jestem wdzięczny, że znów z gościny Kościoła możemy korzystać, schronić się tutaj. Choć widzimy też, że współczesna władza próbuje sięgnąć i tutaj, mówiąc już otwarcie, o cenzurowaniu kazań, tak jak to było w polityce Kulturkampfu za kanclerza Bismarcka, i o ingerencji w to, co dzieje się w Kościele, wewnątrz, w murach Kościoła. Ale i to jest syzyfowa praca. To na pewno jest syzyfowa praca, bo mamy zapisane to słowo w przyrzeczeniu Chrystusowym, że bramy piekielne nawet nie przemogą Kościoła Pańskiego. Więc nie ma powodu do obaw, choć jest powód pewnie do tego, by się zastanowić nad smutną powtarzalnością tych syzyfowych wysiłków na rzecz zniewolenia Polski. Dziś jednakże chcę, żebyśmy się przenieśli w czas inny zupełnie, w czas, który był momentem największego chyba triumfu w dziejach polsko-rosyjskich stosunkach i w związku z tym, jak zawsze, kiedy odczuwamy chwilę przewagi, siły, zwiększonej odpowiedzialności Polski, strony polskiej, za to, co wtedy się działo 400 i 400 z górą lat temu. I pytanie, czy nie zmarnowaliśmy w chwilach triumfu jakiejś szansy? Pytanie zawsze, właśnie w chwili powodzenia, w chwili triumfu, w chwili przewagi prawomocne. Otóż chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie najpierw ten moment, który wydaje się prostą kontynuacją wcześniej toczonych wojen, konfliktów, o których mówiliśmy miesiąc temu i właściwie już także 2 miesiące temu, między państwem moskiewskim, które wzrastało w swojej potędze, a państwem polsko-litewskim, które cofało się stopniowo z Europy Wschodniej pod naporem uderzeń armii Iwana III, a potem Wasyla III. Jednakże nastanie nowego władcy, Iwana IV, zwanego Groźnym, który formalnie objął tron w wieku lat 3 zaledwie, ale rzecz jasna faktycznie mógł go objąć dopiero w roku 1547, kiedy miał lat 17, to panowanie zaczęło się od bardzo ważnego, symbolicznego gestu. Iwan IV koronował się na cara.
przed nim, ani jego ojciec, ani jego dziad, choć sporadycznie już dziad, właściwy twórca potęgi państwa moskiewskiego, Iwan III, używał bardzo rzadko tytułu cara, to jednakże żadnej formalnej koronacji nie było. Nie dokonał jej także ojciec Iwana III, Iwana IV, Wasyl III. Dopiero Iwan IV postanowił jakby tym obrzędem koronacyjnym dopełnić snu o budowie Trzeciego Rzymu. Trzeciego Rzymu, którego symbolem stała się czapka Monomacha, faktycznie podarowana przez jednego z carzyków mongolskich z Azji Środkowej w XII wieku książętom włodzimierskim. Tak to łączyła się ta idea mongolska z ideą bizantyńską w koronacji cara. Ale dla nas ten moment, rok 1547, koronacja Iwana IV, jest dlatego ważny także, że znamionuje on jakby nową energię, z którą Moskwa przystępuje do działań imperialnych właśnie. Pierwszym terenem tych działań staje się Kazań i Astrachań, dwie ostatnie nad Wołgą pozostałości dawnego Imperium Mongolskiego. Te dwa hanaty zostały w dwóch kolejnych uderzeniach zlikwidowane przez cara Iwana IV Groźnego i mówię o tym dlatego, że te wydarzenia z końca lat 50. XVI wieku, choć z pozoru nie mają styczności z państwem polskim, z relacjami polsko-rosyjskimi, są bardzo ważnym wydarzeniem także w historii, związanym jednak z historią stosunków polsko-rosyjskich, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na przełomowe znaczenie przyłączenia hanatu kazańskiego, a potem astrachańskiego, dla samej historii państwa rosyjskiego, ponieważ to państwo pierwszy raz stało się bezdyskusyjnie imperium właśnie w swojej strukturze, w swoim składzie. Nie było już państwem prawosławnych Rusinów. Nie było już nim właściwie od momentu włączenia Nowogrodu Wielkiego w 1478 roku przez Iwana III, bo sam Nowogród przecież był zaludniony w dużej mierze przez skolonizowanych przez nowogrodzkich kupców mieszkańców północy, ludów ugrofińskich, fińskich przede wszystkim, które na tym obszarze od Nowogrodu aż po ujście rzeki Ob za Uralem zaludniają te lesisto-bagniste tereny. Ale dopiero włączenie Kazania i Astrachania przyłączyło duże, zwarte tereny z ludnością zdecydowanie niesłowiańską i nieprawosławną, ale mongolską, tatarską, burjacką, kałmucką, zaludniającą właśnie obszar nad środkową i dolną Wołgą z przeważającym wyznaniem muzułmańskim. Przypominam to także dlatego, by przerzucić od razu na krótko bardzo most między dawnymi a nowymi laty i uświadomić Państwu to ogromne wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj Rosja. Podwójna tożsamość współczesnej Rosji, Federacji Rosyjskiej, której odnawia się to samo zagadnienie, które stanęło przed Związkiem Sowieckim w ostatnich latach jego istnienia. Czy będzie państwem, którym dominuje żywioł rosyjski, czy stanie się państwem, którym wpływy rosyjskie zostaną zrównoważone przez wpływy ludności muzułmańskiej, znacznie bardziej prężnej demograficznie. Dziś w Rosji, w Federacji Rosyjskiej, ten problem powtarza się po raz kolejny w dziejach tego kraju. Błyskawicznie rośnie proporcja ludności muzułmańskiej w tym kraju. Ale to, co dla nas ciekawe i ważne, a co było tragiczne wtedy dla mieszkańców Kazania, to zastosowanie na ogromną skalę tego, co pierwszy raz zastosowali władcy Moskwy w odniesieniu do Nowogrodu, to znaczy techniki wchłaniania nowych ziem. Jaka to jest technika? Deportacja elit, usunięcie elit miejscowych. Wszystkie ważniejsze rodziny tatarskie z Kazania zostały usunięte z tego miasta, tak jak potem z Astrachania, wywiezione, znaczy albo zabite na miejscu po zdobyciu, albo wywiezione w głąb państwa rosyjskiego i na to miejsce zostali przywiezieni koloniści z centrum państwa rosyjskiego.
Tych, którzy mieszkali naokoło kazania, nie ruszano. Najważniejsze było, żeby stolica zmieniła swój charakter. Żeby Tatarzy, ci, którzy byli rdzennymi, w każdym razie już od dwóch wieków, na pewno od trzech wieków, mieszkańcami tej ziemi, zostali zdegradowani w swojej roli elity właśnie. I kiedyś Michał Murawiow, wieszatiel, ten, który przyszedł pacyfikować Litwę w czasie powstania styczniowego, którego 150. rocznicę będziemy obchodzili, i potem jego następca bezpośredni, generał Kaufmann, mówili, używając tego właśnie porównania, że dopóty ten kraj, czyli Litwa, pozostałość dawnej Rzeczpospolitej, nie stanie się rosyjskim, dopóki Polacy na tym obszarze nie będą tak jak Tatarzy w Kazaniu sprzedawali mydła, prawda? To znaczy nie zostaną zredukowani ze swojego statusu inteligencji miejscowej, kiedy staną się po prostu miejscowymi kupcami, bez żadnych ambicji, bez żadnego statusu elitarnego. To wypróbował Iwan IV w stosunku do Kazania, skutecznie, na dużą skalę. Ale po zrealizowaniu tego zadania, i to jest drugi powód, dla którego trzeba powiedzieć o podboju Kazania i Astrachania, Iwan nie tylko wypróbował tę starą, przecież starszą niż Rosja i Moskwa, technikę imperialną, ale deportację. Przecież deportację stosowała już starożytna Asyria i Babilon. Ale dokonał pewnego przełomu geopolitycznego. Rosja od tej pory otwiera się na Azję szerokim frontem geopolitycznej ofensywy. Rosja zaczyna wielki marsz w kierunku odwrotnym do tego, który wykonywały wszystkie wielkie imperia stepowe, które z Azji rozwinęły się przez wielki step ku Europie. Rosja pierwszy raz zaczynała właśnie w tym momencie drogę w odwrotnym kierunku. Od Europy ku Azji. Można powiedzieć pół żartem, pół serią, mszcząc jakby dawne podboje Dżingis Hana, Atyli i innych wielkich zdobywców eurazjatyckiego stepu. Oczywiście z chwilą dokonania tego przełomu, otwarcia tej drogi na wschód, która już osiągnie swoją rubież, czyli rubież naturalną, rubież Oceanu Spokojnego, zaledwie 80 lat później. Kozacy znajdą się nad brzegiem Oceanu Spokojnego. To właśnie ta zmiana oczywiście uczyni z Rosji państwo nie do pokonania. Państwo, którego nie będzie można już podbić. I to się stanie właśnie w ciągu następnych 80 lat. Od tej pory nie będzie możliwości w ogóle postawić obok siebie państwo rosyjskie i polskie jako dwóch równorzędnych partnerów. Przełom nastąpił nie na Ukrainie 80 lat później w związku z tym, co stało się wskutek przegranych wojen polsko-rosyjskich. Przegranych jednak mimo wszystko przez stronę polską. Ale wskutek tego przełomu geopolitycznego, który otworzył Rosji drogę do Azji. Oczywiście sprawa ukraińska, jak o tym będziemy mówili, miała ogromne znaczenie, ale nie wolno zapominać o tym przełomie, którego Rosja dokonała wcześniej, a na który pozwoliła jej geografia i historia. Po dokonaniu owego przełomu Iwan IV zabrał się za zachodnią rubież, północno-zachodnią rubież swojego imperium, zabrał się za wyrąbywanie okna swojemu imperium na Bałtyk. Rosja nie miała dostępu do Bałtyku wtedy. Od Bałtyku przegradzało ją z jednej strony panowanie szwedzkie, z drugiej od południa zakon kawalerów mieczowych, zajmujący terytoria dzisiejszej Łotwy i częściowo Estonii. Zakon, którego dni były policzone, wszyscy o tym wiedzieli, po klęsce zakonu, silniejszego przecież znacznie, zakonu krzyżackiego, zakonu Najświętszej Marii Panny, zakonu schołdowanego ostatecznie i sekularyzowanego w 1525 roku. Wiadomo było, że po tej dacie ta jego starsza, ale słabsza siostra raczej można tak powiedzieć, Dźwiną nie utrzyma się. A zatem Iwan IV chciał uderzyć w zakon kawalerów mieczowych, by niszcząc to państwo otworzyć szeroki dostęp w Moskwie do Bałtyku. Spór o dziedzictwo po zakonie kawalerów mieczowych nieuchronnie prowadził do konfliktu z Rzeczpospolitą. Zygmunt August, jeden z najmądrzejszych władców, jakich mieliśmy w naszej historii, doskonale rozumiał tą
strategiczną wagę, jaką miałoby dla Rosji otwarcie Morza Bałtyckiego dla swojego handlu i dla swojej strategicznej penetracji. Dlatego zabiegał o to, żeby Rosja tego wejścia na Morze Bałtyckie nie uzyskała. Ale Rosja w międzyczasie uzyskała obejście tej drogi. Zainteresowana handlem z Rosją Anglia otwarła przy pomocy swojej kompanii handlowej północnej, później nazwanej moskiewską, szlak handlowy wokół Skandynawii, oczywiście otwarty tylko latem, na Morze Białe do Archangielska, gdzie latem mogły przybijać statki kupców angielskich i w ten sposób otwarty został handel Rosji z Europą Zachodnią, konkretnie z Anglią. Anglią, która pałała ideologiczną nienawiścią do Polski jako filaru katolicyzmu. Stopniowo Polska tę rolę przyjmowała, stopniowo Anglia przyjmowała jednocześnie rolę w czasach, wkrótce, które nastąpiły w czasach Henryka VIII, rolę filaru z kolei protestantyzmu w Europie, w podzielonej już wyznaniowo Europie Zachodniej. To także prowadziło do dodatkowego zbliżenia, nie tylko gospodarczego, ale ideowego, można powiedzieć, między siłami chcącymi zniszczyć katolicyzm w Europie kontynentalnej, a prawosławną ofensywą Moskwy. Otóż Zygmunt August, starając się zapobiec dalszemu poszerzeniu pola tych kontaktów przez Bałtyk, starał się powstrzymać ekspansję nadciągającą otwarcie od 1557 roku, kiedy Iwan IV nadciągnął ze swoją armią ku państwu zakonnemu. Zygmunt III przeciwstawił się tej ofensywie Iwana i doprowadził do zawarcia układów pozwolu w 1557 roku, w którym zakon sprzymierzył się z Litwą przeciwko Moskwie. W ten sposób rozpoczęła się wojna o inflanty, która trwała 25 lat, od 1558 do 1583 roku, z niedużą przerwą, kilkuletnią przerwą po roku 1570. Ta wojna, w której pamiętamy przecież wszyscy jej błyskotliwy finał w wykonaniu Stefana Batorego, zaczęła się od ofensywy moskiewskiej, od skutecznej ofensywy moskiewskiej, która doprowadziła, no, dzięki zaangażowaniu ogromnych sił, których nie była w stanie wystawić Litwa. Przypomnę, Litwa nie była jeszcze połączona Unią Państwową z koroną, to była wciąż jeszcze tylko Unia Personalna. To było przed 1569 rokiem. Litwa nie mogła się przeciwstawić skutecznie temu naporowi i to armie Iwana Groźnego zajmowały stopniowo ważniejsze grody w inflantach, a w 1563 roku podjęły także ofensywę bezpośrednio na państwo litewskie, zajmując między innymi twierdzę, ważną twierdzę Połock, za którą otwierała się już droga bezpośrednio na Wilno. I tu jednakże stanęły im na drodze oddziały polskie, wspomagające Litwinów, wspólnie z Litwinami walczące, oddziały z jednej strony Filona Kmity, z drugiej Mikołaja Radziwiła Rudego, jednego z dwóch głównych możnowładców litewskich, jednocześnie wybitnego wodza, którzy pobili nad Ułą, a następnie pod Orszą w 1564 roku, druga bitwa pod Orszą, pobili wojska rosyjskie. Wtedy także, i to charakterystyczna postać, symboliczna, warto ją zapamiętać, zbiegł po tych dwóch wielkich klęskach armii rosyjskiej na stronę litewsko-polską Kniaź Andrzej Kurbski, najbliższy przyjaciel Iwana Groźnego i dowódca wojsk moskiewskich na tym odcinku. Kurbski stał się synonimem zdrajcy w całej tradycji rosyjskiej następnych 450 lat. Jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć jakby tę wizję wydarzeń, o których mówię, utrwaloną w sposób artystyczny
jednocześnie najbardziej wpływowy dla myśli rosyjskiej, dla wyobraźni rosyjskiej, to gorąco namawiam do obejrzenia dwóch części wspaniałego filmu Siergieja Eisensteina, urodzonego zresztą w Rydze, Iwan Groźny. Pierwsza część dotyczy podboju Kazania, co nas może trochę mniej interesuje. Druga część w całości jest poświęcona walce z Litwą i zdradzie bojarów, czyli zdradzie Iwana Groźnego. To jest film realizowany pod bardzo szczegółowe dyktando samego Józefa Stalina. Niesamowity film w swojej sile wyrazu, w swojej apologii policji politycznej opryczniny. Najbardziej wstrząsająca scena tego filmu dla mnie w każdym razie to jest nakręcony w kolorze w 1944 roku obraz uczty opryczników, czyli XVI-wiecznych NKWD-stów, którzy śpiewają taki swój hymn, prawda, jak to należy dźgać i toporami rżnąć przeciwników cara, bo to tak po rosyjsku mniej więcej brzmi ten hymn. Taka po prostu rozkiełznany żywioł nienawiści i przemocy, która jest w stanie zniszczyć każdego przeciwnika cara. Oczywiście bardzo zabawne są też tam stereotypy Polski, jako takiej zniewieściałej, dwór na Wawelu jest tak pokazany bardzo zabawnie. Ale my w każdym razie na marginesie chcę jakby polecić ten niezwykły film. Otóż książę Andrzej Kurbski nie był zdrajcą, a w każdym razie nie tylko jako zdrajca powinien być przedstawiony. Tak utrwaliła go tradycja rosyjska, państwowa, zgodnie z którą każdy, kto ucieka spod władzy cara, jest zdrajcą. Książę Andrzej Kurbski bowiem usprawiedliwił swój odjazd, podejmując polemikę ideową z carem, podejmując polemikę na gruncie sporu o ustrój. Czy rzeczywiście Iwan IV, będąc despotą większym niż którykolwiek z jego poprzedników, nie łamie zasad ludzkich i boskich i przez to nie usprawiedliwia buntu swoich poddanych? Zadawał to pytanie książę Andrzej Kurbski w listach słanych do Iwana Groźnego. A Iwan Groźny odpowiadał i w ten sposób powstał jeden z najciekawszych pomników literatury ruskiej, moskiewskiej, korespondencja Iwana Groźnego z księciem Kurbskim. 5 listów cara, 3 listy Andrzeja Kurbskiego. Niesamowite w swoim wyrazie, właśnie jako polemika ideowa poddanego, który czuje się wolnym człowiekiem i w zagrożeniu tej wolności decyduje się na emigrację, i książę Andrzej Kurbski jest dla wolnych Rosjan symbolem pierwszego emigranta rosyjskiego, jak był nim dla Aleksandra Hercena, przyjaciela Polaków w XIX wieku, jak był nim dla wielu emigrantów rosyjskich w wieku XX. Otóż ta niezwykła polemika między obrońcą samodzierżawia, władzy absolutnej i uzasadnienia, których używa Iwan IV dla swojej despotii, o której nie wstydzi się mówić, że jest despocją, że tego właśnie wymaga jego naród, by go krótko strzyc jak owce, by go właśnie w taki sposób traktować, gdzie cynicznie, ten cynizm, który bije z kart listów Iwana Groźnego, każe myśleć o cynizmie współczesnej władzy politycznej, rosyjskiej i ich uczniów pod różnymi szerokościami geograficznymi. Ten cynizm, który w tamtych listach przejawia się w prostym zaleceniu. Skoro jesteś takim obrońcą słusznej sprawy, pisze Iwan IV do księcia Kurbskiego, to dlaczego nie przyjedziesz do mnie i nie staniesz się męczennikiem? Wtedy dopiero będziesz mógł świecić przykładem. Prawda? To jest cynizm, jaki znamy z tekstów Jerzego Urbana później i który znamy z bardzo wielu tekstów dzisiaj drukowanych w Polsce. Dlatego zwracam na to uwagę, bo to ważna polemika ideowa, ale ważna także nie tylko na przyszłość Rosji, na przyszłość stosunków, można tak powiedzieć, między słowem a prawdą, słowem i moralnością w naszej części Europy, ale także bezpośrednio ważny dla zrozumienia tego, co działo się w następnych latach, w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. W Rosji istotnie tworzyła się bojarska opozycja przeciwko carowi, przeciwko samodzierżawnej władzy cara. Państwo
Rurykowiczów pod rządami przedostatniego ich przedstawiciela, Iwana Groźnego, zaczęło wchodzić w epokę kryzysu. Władza tak despotyczna, przekraczająca wszelkie granice despocji, zwłaszcza że po opuszczeniu kraju przez Andrzeja Kurbskiego wprowadził Iwan Groźny opryczninę, właśnie system rządów policji politycznej, specjalnej gwardii, której symbolem była głowa psa przytroczona do siodeł opryczników, pies jako symbol wierności, oczywiście wierności carowi, i której oddano połowę państwa, tą połowę, na której spodziewał się Iwan IV większej opozycji przeciwko swoim rządom. Połowę państwa w absolutne władanie, gdzie każdego z bojarów, przedstawicieli szlachty, czyli dworjaństwa rosyjskiego, moskiewskiego, mogli aresztować, zabić jego dwór, spalić, ziemię skonfiskować. I tak robili. 8 lat trwania opryczniny stało się najbardziej przerażającym symbolem przemocy władzy państwowej nad poddanymi. Oczywiście nie pozostało bez śladu na nastrojach społecznych elit w państwie rosyjskim. Wspomniany przeze mnie film Eisensteina pod dyktat Stalina kręcony pokazuje to zagadnienie jako triumf, zagadnienie opryczniny jako triumf mądrej władzy cara nad spiskowcami, nad opozycjonistami. Prawda? Tylko dzięki stłumieniu, dzięki krwawym represjom można było ocalić państwo rosyjskie przed wrogiem zewnętrznym, czyli przed Polską, mówił film Eisensteina i mówił Stalin do swoich poddanych w 1944 roku, tak usprawiedliwiając to, co działo się w latach 30. w państwie sowieckim. Tak, trzeba było wymordować miliony, żebyśmy wygrali II wojnę światową. I do dziś powtarzają to apologeci Józefa Stalina i Władimira Putina. Tak, przemoc jest potrzebna, mordowanie, nawet jeśli pociąga ze sobą straty milionów własnych obywateli, jest potrzebne, jeżeli jest ceną, jaką musimy zapłacić za wielkość naszego państwa, za jego zwycięstwa na arenie zewnętrznej, za strach, jaki rzuca na swoich sąsiadów. To właśnie wiąże się z tamtą epoką, z jej odczytaniem w tradycji rosyjskiej. Otóż ja zwracam uwagę na drugi aspekt, ten mianowicie, że coraz trudniej było rządzić w ten sposób państwem, że coraz wyraźniejsze były nastroje opozycyjne, oczywiście tłumione tym terrorem, tą przemocą. Ale z tym wiązały się także zupełnie inna perspektywa, a może rozwiązanie problemu polsko-rosyjskiego leży w przezwyciężeniu tej despotycznej władzy, którą niemała część elit rosyjskich była zmęczona, przerażona, i zastąpieniu jej ekspansją polskiego wzoru ustrojowego na Rosję. Moment, w którym te rozważania się zaczynają, był niezwykle dogodny do podjęcia tego wątku. Kiedy trwała już wojna w 1561 roku, bo tak to wtedy na ogół bywało, wojna toczyła się jednocześnie z sondażowymi rokowaniami pokojowymi, sam Iwan Groźny zgłosił swoją kandydaturę do ożenku z Anną Jagiellonką, siostrą króla, by wskazać to jako możliwość rozwiązania konfliktu, oczywiście dodatkowo za cenę oddania całych Inflant państwu moskiewskiego. Oczywiście król Zygmunt odrzucił te konkury, ale rzecz była głośna, dyskutowana przez sejmiki polskie, przez szlachtę, torując drogę do tej myśli, no, może jest taka unia możliwa, prawda? Car tutaj ożeni się z polską królewną, może odwrotnie, może to z Polski przyjdzie król do Moskwy. Ta myśl zaczyna już wtedy, w 1561 roku, kiełkować w debatach. Oczywiście wojna nie sprzyjała wzrośnięciu tej myśli, opryczniny tym bardziej studziła, której echa docierały także do polskiej szlachty, studziła tego rodzaju koncepcje. Ale będą się one rozwijały wkrótce, do czego wrócę za chwilę, zwłaszcza sytuacji nastrojów pewnego rodzaju euforii czy poczucia siły, jakie zyskała polska, zwłaszcza szlachta, po zwieńczeniu jej 180-letnich wysiłków Unią Lubelską. Zwieńczeniu wysiłków zmieniających kształt Europy Wschodniej, zmieniających przed ekspansję cywilizacyjno-ustrojową Polski. Ekspansję cywilizacyjno-ustrojową Europy, można tak powiedzieć, na ten obszar, który zajmowała Litwa. Po 180 latach została zawarta pełna Unia,
głęboka unia między Polską a Litwą, unia w Lublinie, która napawała polską szlachtę nadziejami, że ten wielki eksperyment, który udał się w stosunku do Litwy, można powtórzyć na większą skalę. Może to, co udało nam się z Litwą, uda nam się zrobić i z Moskwą. Pokój zawarty, a właściwie rozejm zawarty w Szczecinie w 1570 roku niekonkluzywnie, nie, rzecz jasna, nie zakończył tego sporu, tej wojny, ale tworzył atmosferę, w której te pomysły właśnie, o których początku zacząłem mówić, mogły kiełkować i wzrastać. Zanim do nich przejdę, powiem najkrócej tylko o militarnym rozstrzygnięciu tej wojny. Przyjdzie ono, kiedy na tronie polskim zasiądzie drugi z kolei król elekcyjny Stefan Batory. Energicznie prowadzone przez niego trzy kolejne kampanie w 1579, 80 i 81 roku uderzą nie w Inflanty, gdzie siedziała Moskwa już, ale w kierunku państwa moskiewskiego, najpierw odzyskując Połock w 1579, w 80 Wielkie Łuki, a w 81 kończąc tę ofensywę pod murami Pskowa, niezdobytego, ale to oblężenie skłoniło cara do rokowań pokojowych i podpisania rozejmu w Jamie Zapolskim w 1582 roku, rozejmu, który pozwolił Polsce uzyskać Inflanty i odzyskać Połock. Ta niezwykle błyskotliwa walka prowadzona przez polskiego monarchę i jego żołnierzy nie zaślepiła, można powiedzieć, kół politycznych polskich, polskiej opinii politycznej wyrażanej na sejmikach, na możliwość trwalszego niż wojna rozstrzygnięcia konfliktu polsko-rosyjskiego. To właśnie ostatnie lata, ostatnie 15 lat XVI wieku i pierwszych 15, powiedziałbym, XVII wieku, to czas, nie jak często to kojarzymy, najgorszych stosunków polsko-rosyjskich, ale właśnie czas największych nadziei na zamknięcie tego sporu, zamknięcie w sposób pokojowy. Bezpośrednio te pomysły zaczynają się w roku 1572, w roku, kiedy umierał Zygmunt August, ostatni przedstawiciel dynastii Jagiellońskiej na polskim tronie. Jeszcze przed jego śmiercią, z inspiracji Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Andrzej Ciesielski napisał na potrzeby sejmików pismo do posłów, w którym rysował perspektywę zamknięcia, wtedy trwał rozejm, sporu polsko-rosyjskiego przez usynowienie, przez żyjącego jeszcze Zygmunta Augusta, który potomka, jak wiemy, męskiego nie posiadał, usynowienie i wzięcie na wychowanie młodszego syna Iwana IV Groźnego, Fiodora. Żył jeszcze wtedy starszy syn, którego Iwan własnoręcznie zamorduje wkrótce. No i żył najmłodszy, Dymitr, którego później zabije Borys Godunow i od którego imienia zaczną się Dymitriady. Ale chodziło o usynowienie Fiodora, co oswajało, jakby polską opinię szlachecką zaczynało oswajać z tą kombinacją. Fiodor, który stał się potem realnym następcą Iwana IV, a może to jest kandydat jakiś do zgody polsko-rosyjskiej. Prawda? Cały pomysł ugody opierał się na tym, by wzięty na wychowanie carewicz uzyskał polską kulturę, można tak powiedzieć, czy ogładę łacińskiej cywilizacji i oddawszy to, co Moskwa zabrała państwu litewskiemu w XVI wieku, a więc Smoleńsk i ziemię czernichowską i siewierską, utrwalić stosunki polsko-rosyjskie na zasadzie w istocie podporządkowania Moskwy Polsce. Sprawa stała się praktycznie ważną w momencie, kiedy zmarł Zygmunt August i rozpoczęło się pierwsze bezkrólewie. Wtedy oczywiście następuje ogromny rozkwit literatury politycznej. Może warto porównać to dla wyobrażenia sobie, jak w różnych światach przebywały Rosja i Polska wtedy. W Rosji do końca XVII wieku, czyli jeszcze przez 130 lat, ukażą się trzy teksty o tematyce pozareligijnej. Trzy. W
ciągu 130 lat. W ciągu dwóch pierwszych bezkrólewi w Polsce znamy ponad 100 broszur politycznych dotyczących tylko tego wydarzenia, prawda, że opustoszał tron i dyskutujemy, co zrobić z tym fantem, prawda, jak urządzić Rzeczpospolitą, który kandydat lepszy. Nie mówię o setkach innych druków, niezwiązanych z polityką, ani też z Kościołem właśnie niezwiązanych, tylko ze sprawami świeckimi, poezji, rozważań o gospodarce, o łowach itd., itd. Przypominam tę różnicę cywilizacyjną, by uświadomić Państwu no, skalę zadania, jakie rozważały polskie elity w tym momencie, że może uda się tę różnicę przekroczyć, pokonać wysiłkiem, jeśli można tak powiedzieć, cywilizującym Rosję. I spójrzmy na to od razu z drugiego punktu widzenia. Jak na to patrzą Rosjanie, jak to? Przyjdą do nas jacyś nauczyciele z Zachodu, będą nas uczyć, jak być ludźmi? My już od 500 lat wiemy, jak być ludźmi. Niepotrzebne nam do tego pismo łacińskie. To był problem. Problem, nad którego rozwiązaniem rozważano wtedy bardzo intensywnie. Rozważano w dwóch jakby głównych kluczach. W czasie pierwszego i drugiego bezkrólewia, no bo jak wiemy, panowanie Henryka Walezego trwało bardzo krótko, ledwie rok. Zaraz zaczęło się drugie bezkrólewie. Otóż w czasie pierwszego bezkrólewia wysunął kandydaturę Iwana IV na króla Piotr Mycielski, który argumentował, że Iwan IV, wszyscy wiemy, jest tyranem straszliwym, ale w Polsce środowisko polityczne, kultura polityczna musiałaby go zmienić, musiałby złagodnić. Inny zwolennik w tej debacie politycznej toczącej się w Polsce wtedy kandydatury Iwana pisał wprost, że Moskwicin zmieni się wśród ludzi cywilizowanych jako lew w mieście. Nie wiem, gdzie widział lwa w mieście, który się ucywilizował, no ale może miał na myśli zoo. Mycielski używał tego właśnie argumentu, który przywołałem wcześniej, argumentu z triumfu Unii Lubelskiej. Mówił, jak był przedtem lud litewski i ruski, i udało nam się połączyć z nim w tej wspaniałej Unii. A moskiewski to przecież ta sama Ruś, więc i on się nawróci za polskim przykładem. I tu otwiera się bardzo ważna karta w polskiej myśli politycznej, w polskim myśleniu politycznym o Rosji. Celowo użyłem słowa karta, ponieważ właśnie najbardziej znanym przykładem, symbolem tego myślenia jest metafora białej karty, użyta w ustępie Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza, gdzie pisze o Rosji jako o niezapisanej białej karcie, o pustce, którą dopiero wypełni praca cywilizacyjna. Polska jest jakby powołana do tego, by tę pustkę wypełnić. To jest pewnego rodzaju myśl bardzo piękna, szczytna, przeciwko której od razu już wtedy w 1573 roku wysunięto zastrzeżenie. W broszurze pod tytułem Rozmowa Lecha z Piastem przeciwko argumentom Mycielskiego stwierdzono, że w razie konfliktu Iwan ma w Polsce i na Litwie więcej swojego języka i wiary niż lackiego. Ruś może pokazać rogi, mając nadzieję na pana swego języka i swojej wiary. To Iwan będzie mógł się oprzeć na ruskim pospólstwie, jeśli zostanie polskim królem. To Polska stanie się Rosją, a nie Rosja Polską. A więc mamy temat odwrotny. Wpływy rosyjskie na duszę polską. Tak jak to pięknie ujmie Marian Zdziechowski w swoim dziele z okresu międzywojennego z lat 30., tak właśnie zatytułowany. Oczywiście tu nie chodziło o jakiś lęk przed wpływami cywilizacyjnymi, ale była ta świadomość, że przecież w państwie polsko-litewskim więcej jest ludności ruskiej niż polskiej, bo taka była prawda. Więcej było Rusinów niż Polaków w tym ogromnym, przekraczającym 1 000 000 km² państwie. Elity były spolonizowane, ale wiary prawosławnej było więcej niż katolickiej w tym państwie. Swobodnie wyznawanej przecież. Zwłaszcza, że wiara katolicka i prawosławna, zresztą jeśli idzie o elity, zaczęła się szybko dzielić, bo następowały sukcesy protestantyzmu, przede wszystkim kalwinizmu wśród elit.
gdyby nie kontrreformacja, gdyby nie wysiłek ojców jezuitów, przecież te zmiany, no nie wiadomo dokąd mogłyby zaprowadzić. W każdym razie już wtedy, w roku 1573, widzimy tę wymianę niezwykle ważkich na przyszłość polsko-rosyjskich stosunków argumentów. Czy my możemy nawrócić Rosję? Czy odwrotnie, jeśli otworzymy się na Rosję, to Rosja nas zdominuje swoją potęgą, siłą po prostu, przewagą liczebną i odmiennością cywilizacyjną, której nie da się potraktować jako białej karty, na której możemy zapisać, co chcemy. Nie rozstrzygam tego dylematu, bo będzie on wracał jeszcze wielokrotnie w naszych kolejnych spotkaniach, da Bóg, że będą się one odbywały. Więc będzie czas jeszcze nad tym się zastanowić, ale pokazuje, jak stary jest to dylemat w naszych stosunkach z Rosją. Partia, nazwijmy to tak, Iwana Groźnego, nie uzyskała sukcesów, jak wiemy. Najpierw Henryk Walezy, a potem Stefan Batory stali się zwycięskimi ostatecznie konkurentami w walce o tron Polski. Ale pomysł pogodzenia z Rosją przez jakąś formę unii personalnej wracał, pozostawał. Jeszcze za życia Batorego skierowane zostało do Moskwy wielkie poselstwo Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego litewskiego, zaraz po śmierci Iwana IV Groźnego, sądujące, czy nie dałoby się rozwiązać konfliktu polsko-rosyjskiego w ten sposób, że Batory zostałby carem rosyjskim i objął opiekę nad carewiczem Fiodorem, który co prawda już był pełnoletni, ale niepełnosprawny umysłowo, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Lubił zajmować się wyłącznie słuchaniem dzwonów cerkiewnych. Ale oczywiście nie mógł uzyskać sukcesu Lew Sapieha, ponieważ zadbał o to ambitny bojar, właśnie dziedzic kariery oprycznika, Borys Godunow, który natychmiast przejął opiekę nad carewiczem Fiodorem, koronował go błyskawicznie, stał się jego zięciem i, przepraszam, teściem najmocniej, przepraszam, to córka Godunowa została ożeniona z Fiodorem i w ten sposób przejął faktycznie władzę nad państwem, chcąc utorować drogę dla własnej dynastii. A więc sukcesu poselstwo Lwa Sapiehy odnieść nie mogło, ale widziało to poselstwo, a było liczne, jak słaba jest władza carska w tym momencie w Moskwie. Widziało ogromne bunty miejskie, ludności miejskiej w Moskwie i osłabienie samego państwa, wyczerpanego przecież i wojnami, i przede wszystkim 8 latami opryczniny. Dlatego wraca tym bardziej intensywnie w dyskusjach polskich senatorów, przenoszona także na poziom polskich sejmików, ta myśl, skoro Moskwa jest wewnętrznie podzielona, buntują się, a to mieszczanie, a to część elit przeciwko Godunowowi, bo stare rody bojarskie z obrzydzeniem patrzą na karierę parweniusza, oprycznika właśnie Godunowa. Chcą zastąpić go w tej drodze na tron po wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów. A więc widać ferment w Moskwie i stąd pomysł, że być może w tym fermencie znajdzie się miejsce na szczęśliwe rozwiązanie polsko-rosyjskiego konfliktu. Był także powód geopolityczny do współpracy. Wspólna walka z Półksiężycem, napierającym od południa. Przypomnijmy, to było tuż po śmierci, no zaledwie jedno pokolenie po śmierci największego z władców osmańskiego imperium, Sulejmana Wspaniałego. Turcja była u zenitu swojej potęgi, napierając i na państwo jagiellońskie w ostatnich jego chwilach, i na Rzeczpospolitą od południa, i na Moskwę. A więc współpraca antyislamska była geopolityczną podstawą dobrą do współpracy polsko-rosyjskiej wtedy, czytelną. I z tą ofertą kierowane były kolejne poselstwa do Moskwy. Po śmierci Stefana Batorego oczywiście wraca pomysł wspólnego monarchy. Fiodor jako kandydat na tron Polski nie budzi już lęku, no bo wiadomo, że nie jest podobny w niczym do swojego ojca, jest słaby.
I stąd zwłaszcza litewscy posłowie gorąco optują za wyborem Fiodora, bardzo poważnego wtedy kandydata. I jakkolwiek zabawnie to nie zabrzmi, głową tego lobby promoskiewskiego wśród wyborców na elekcji, trzeciej elekcji, był przedstawiciel wielkiego na Litwie rodu, którego nazwisko znamy z XX wieku przede wszystkim. Biskup Melchior Giedroyć, biskup żmudzki. Wiemy, że ktoś inny z tego rodu Giedroyćów reprezentował po 400 latach inną zupełnie koncepcję. Ale wtedy na Litwie bardzo rozpowszechnione było to przekonanie, że konieczne jest pokojowe rozwiązanie sporu z Moskwą, bo to Litwa najbardziej narażona jest na toczone wojny z Moskwą. Pustoszona jest przez te wojny. A zatem Giedroyć posunął się do tego nawet, że w zakulisowych rozmowach z wysłańcami moskiewskimi proponował tron Fiodorowi, a jeśli by przegrał wolną elekcję, sądował nawet wysłańców moskiewskich w ten sposób, by zapytać ich, czy Fiodor przyjmie kołpak wielkiego księcia litewskiego, jeśli nie uzyska tronu w Krakowie. Co oczywiście było symbolem wciąż żywego na Litwie wśród magnatów litewskich fermentów po Unii Lubelskiej. Czuła się Litwa, część magnaterii litewskiej, upokorzona tą Unią, która niewątpliwie zwiększała pozycję korony, która uzyskała całą Ukrainę w państwie polsko-litewskim i nie była chcianą Unią ze strony najsilniejszych rodów bojarskich, magnackich na Litwie. Oczywiście wiemy, że z tych planów oderwania Litwy od Rzeczpospolitej nic poważnego na szczęście nie wyszło w tym czasie. Wskazuje tylko Państwu na różne siły, które działają w stosunkach polsko-rosyjskich. To nie są tylko stosunki między Polską a Rosją. Są jeszcze tożsamości kraje między Polską a Rosją, takie jak Litwa, które szukają swego interesu rozmaicie, czasem traktując jako większe zagrożenie przewagę cywilizacyjną i kulturową polską od zagrożenia politycznego i nawet egzystencjalnego, jakie wiąże się z dominacją moskiewską. Oczywiście zdecydowanie przeważała naturalnie w tym czasie ta linia, która oznaczała trwałość Unii Polsko-Litewskiej. Pokazuje tę kombinację biskupa Melchiora Giedroycia, by wskazać tylko, że nie była to opcja wyłączna wśród litewskich możnowładców. Ostatecznie dwa największe projekty, które zostały sformułowane pod adresem Moskwy, projekty Unii, wiążą się z dwoma poselstwami z 1590 roku i z 1600 roku największym poselstwem skierowanym kiedykolwiek przez Rzeczpospolitą do Moskwy. 1500 osób szło w orszaku. Na czele był znów ten sam wielki kanclerz litewski Lew Sapieha. A warunki tego projektu są niezwykle interesujące i warte przypomnienia tutaj, ponieważ bardziej niż którekolwiek z wcześniej rojonych projektów zabezpieczały one równoprawność połączonych w owym projekcie państw. Przypominając pod niektórymi względami w tym, co dobre, projekt połączonej Europy. Otóż według projektu Lwa Sapiehy państwa miały być połączone wspólną obroną, obroną od południa, ze wspólnym skarbem w Kijowie, który tę obronę finansował, tak jak od czasu do czasu wraca pomysł wspólnego korpusu europejskiego, do którego doszła także idea w 1600 roku. To już była inna kombinacja. Na tronie polskim zasiadał Zygmunt III Waza, którego właśnie pozbawiono realnie władzy w Sztokholmie. Stąd idea wsparcia rosyjskiego przeciwko Szwedom. Ale to, co najważniejsze i co wykraczało poza doraźne kombinacje i poza geopolitykę nawet, to propozycja wspólnej, jednolitej miary monetarnej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wspólna waluta. Prawo zawierania między poddanymi w obu państwach spółek kupieckich, a więc wolny handel na obszarze całego połączonego terytorium
Rzeczpospolitej i Moskwy, prawo nabywania wykształcenia w dowolnym miejscu, taki Erasmus można powiedzieć, przełomu XVI i XVII wieku, ale Erasmus, pół żartem oczywiście używam tego określenia, traktowany dzisiaj przez historyków rosyjskich jako przejaw dyskryminacji strony rosyjskiej. Na czym ta dyskryminacja polegała? W Rosji nie było żadnych szkół. Po prostu żadnych. Nie było żadnych szkół prawosławnych także. Elity prawosławne nie mogły się szkolić w Rosji, bo nie było tam szkół. Mogły szkolić się w Grecji, mogły szkolić się jak najbardziej do 1596 roku, a potem od 1636, bo to była przerwa, kiedy nie istniały legalnie szkoły prawosławne w Rzeczpospolitej ze względu na Unię Brzeską. Mogły szkolić się w Kijowie, gdzie funkcjonowała znakomita szkoła prawosławna. Później ożywiona jeszcze przez Piotra Mochyłę. Ale tak właśnie wyobrażali to sobie inicjatorzy tego planu. Właśnie w ten łagodny sposób, przez edukację, dobrowolną edukację. Nikt by dzieci bojackich przecież nie zmuszał do edukacji w polskich szkołach, ale kto chciałby nabyć jakąkolwiek edukację, musiałby się udać na Uniwersytet Krakowski albo na Uniwersytet Wileński, bo te dwie szkoły wyższe już Rzeczpospolita miała, albo do innych szkół polskich. Etapem przejściowym byłoby funkcjonowanie dwóch monarchów obok siebie w tak połączonym tymi instytucjami, o których wspomniałem, państwie, którzy nosiliby dwie identyczne korony odlane na nowo i po których panowaniu nastąpiłaby ostatecznie Unia na zasadzie równoprawności i bez zmiany granic. To znaczy Polska nie upominałaby się o Smoleńsk, nie tyle Polska, ile Rzeczpospolita, a raczej Litwa, litewska część Rzeczpospolitej, o Smoleńsk i inne ziemie utracone w XVI wieku. A więc był to projekt niezwykle dalekowzroczny, kompromisowy, można powiedzieć niezwykły wykwit dojrzałej myśli politycznej i cywilizacyjnej elit państwa polsko-litewskiego. Wyprzedzający wieloma pomysłami unijnymi to, czego dokonała myśl europejska w wieku XX. Ale oczywiście ten pomysł stał w poprzek nadziei i ambicji politycznych Borysa Godunowa. Car celowo postanowił, bo już w międzyczasie zmarł Fiodor, koronował się Borys Godunow, inicjując nową dynastię, jak liczył, własną na tronie. A zatem zwlekał półtora miesiąca z przyjęciem delegacji Rzeczpospolitej, powołując się na celowo poniżający tę delegację pretekst, że boli go palec. Ale po przyjęciu ostatecznie delegacji, rzecz jasna, projekt Unii odrzucił. Chciał zbudować przecież swoją dynastię na tronie moskiewskim. Ale podstawy tej dynastii były niezwykle kruche. Knuły przeciwko Borysowi Godunowowi zawistne, inne rody, jak już wspomniałem, bojarskie, na czele z rodem Romanowów, potężnym, starym rodem, starszym w każdym razie od Godunowów. Rody Golicynów, Bielskich, Szujskich, te starsze rody bojarskie, które czuły się upokorzone faktem, że taki noworyż, jeśli można tak powiedzieć, dzięki karierze w służbach, jakbyśmy to też dzisiaj powiedzieli, urósł do rangi cara. I to właśnie z rodu Romanowów wyszedł, wyszkolony w tym rodzie, kandydat do obalenia Borysa Godunowa. Dymitr Samozwaniec pierwszy, który ujawnił się w 1603 roku, przechodząc granicę państwa polsko-litewskiego, na dworach najpierw litewskich magnatów prawosławnych, by przedstawić się jako cudem ocalały od morderstwa politycznego najmłodszy syn Iwana Groźnego, Dymitr. Faktycznie Dymitr został zamordowany przez wysłanników Borysa Godunowa w Ugliczu. Dymitr Samozwaniec, dobrze wykształcony, mądry, przenikliwy człowiek, mówię o pierwszym Dymitrze Samozwańcu, szybko zdobył sobie zwolenników, skaptowanych nie tylko jego i nie przede wszystkim jego urokiem osobistym, ale przede wszystkim perspektywami, jakie wiązały się z jego karierą.
wstrząsane wewnętrznymi buntami państwo moskiewskie. To były bunty chłopskie związane z ochłodzeniem początku XVII wieku i wielkim głodem, który z tego wynikał, związane także z przywiązaniem ostatecznym chłopa do ziemi wtedy w Rosji. Także bunty kozackie na terenie Rosji. To wszystko zwiększało niestabilność państwa rosyjskiego. I to kusiło spróbować z Dymitrem tej wielkiej przygody marszu na tron moskiewski. Dymitr przyjęty został w 1604 roku w Krakowie przez króla Zygmunta III, oczywiście nieoficjalnie, ponieważ i większość senatorów, i wszystkie sejmiki opowiedziały się przeciwko popieraniu Dymitra, uważając, że to niegodna awantura. Przede wszystkim tego zdania był Jan Zamoyski, najważniejszy z senatorów. Zamoyski, tak jak większość senatu, uważał, że to, co Polska powinna w stosunkach z Rosją uzyskać, to odebranie ziem, które utraciła w XVI wieku, przede wszystkim Smoleńska. Mówię Polska dla skrótu, oczywiście chodzi o Rzeczpospolitą. Niemniej Zygmunt udzielił błogosławieństwa, jeśli można tak powiedzieć, Dymitrowi Samozwańcowi na drogę. Dymitr, przekonawszy także do siebie zbankrutowanego wojewodę sandomierskiego Jerzego Mniszcha, poślubił jego córkę Marynę. Znaczy, zdecydował się poślubić, formalnie nastąpi to dopiero w Moskwie. W ten sposób kaptując sobie ważnego magnata polskiego jeszcze do swego obozu. Tak zaczyna się ta przygoda, która doprowadzi Dymitra Samozwańca do Moskwy i ostatecznie otworzy jej bramy przed Dymitrem w 1605 roku. Rok panował Dymitr Samozwaniec w Moskwie przy pomocy także polskich przyjaciół, ale nie zamierzając wcale Polakom ulegać, wbrew wrażeniu wielu moskiewskich obrońców prawosławia, którzy tym się czuli najbardziej zagrożeni, że za Samozwańcem przyjdą jezuici, że przyjdzie wiara katolicka, czyli zostanie ukradziona dusza moskiewska, związana nierozerwalnie z prawosławiem. Takich zamiarów absolutnie Dymitr nie miał, ale było przecież wokół niego blisko 1000 Polaków, Litwinów. I to kuło w oczy tych, którzy chcieli przecież dalej walczyć o tron moskiewski, nie dla jakiegoś przybłędy, ale dla siebie. I tak konspiracja kniaziów szujskich doprowadziła w 1606 roku do obalenia Dymitra Samozwańca i wprowadzenia na tron Wasyla Szujskiego. Po dokonanej wtedy rzezi Polaków w Moskwie sam Dymitr Samozwaniec został zamordowany, spalony, jego prochy nabite do armaty i wystrzelone w kierunku zachodnim, z którego Dymitr przyszedł, żeby więcej nie wracał. Ale wrócił już w następnym roku, w 1607. Pojawiło się wielu Dymitrów, kolejnych samozwańców. Wśród nich jeden odniósł sukces jako Dymitr Samozwaniec II. Ten już w ogóle nie był podobny do poprzedniego, ani tym bardziej do prawdziwego Dymitra Rurykowicza. Ale ze względu właśnie na obietnicę, że może udać mu się to samo, co udało się jego poprzednikowi, został rozpoznany nawet przez żonę swoją, Marynę Mniszchówną. Został także wsparty przez wielu awanturników, którzy pociągnęli z nim dalej w głąb Moskwy w poszukiwaniu skarbów de facto, palić i rabować. Najważniejszym momentem z tego punktu widzenia stało się oblężenie między 1608 a 1610 rokiem trwające ponad półtora roku najświętszego miejsca moskiewskiego prawosławia, czyli Ławry Trojcy Siergiejewskiej, mniej więcej 80 km na północny wschód od Moskwy. Taka Częstochowa, można powiedzieć, moskiewska, która nie uległa przez te kilkanaście miesięcy oblegającym żołnierzom litewsko-polskim pod wodzą Jana Piotra Sapiechy ze zgromadzonymi wokół niego Lisowczykami. Ale oczywiście to oblężenie, tak jak oblężenie Częstochowy, o tyle przecież krótsze u nas 50 kilka lat później, czy 40, przepraszam, kilka lat później, no stało się takim punktem bardzo ważnym symbolicznie, mobilizującym opinię moskiewską prawosławną przeciwko Polakom.
Rozpoczęła się kolejna wojna polsko-rosyjska, kiedy Wasyl Szujski zdecydował się na sojusz ze Szwecją, oczywiście przeciwko Polsce. Wtedy sejmiki udzieliły zgody na wojnę, no bo oczywiście sojusz dwóch potęg przeciwko Rzeczpospolitej był niebezpieczny dla państwa polskiego i w 1609 rozpoczyna się wojna. Wojna, w której cel jasno postawiony przez sejmiki królowi był jeden – odzyskać Smoleńsk. I tam też udał się król pod Smoleńsk, oblegając długo tę twierdzę. Wspaniały hetman Stanisław Żółkiewski uzyskał najbardziej błyskotliwy triumf w dziejach oręża polskiego w bitwie pod Kłuszynem, bijąc siedmiokrotnie liczniejszą od swoich szczupłych, nieprzekraczających 5000 żołnierzy, husarii przede wszystkim, oddziału w bitwie pod Kłuszynem niedaleko Moskwy, po drodze na Moskwę. Ten sukces otworzył mu drogę na Kreml. Drogę wymoszczoną jednakże nie wysiłkiem żołnierskim dalej, ale ugodą z bojarami, z kolejnymi rodami bojarskimi, siedmioma wielkimi rodami bojarskimi, które chciały usunąć Szujskich z kolei od władzy i zapobiec dalszemu chaosowi w państwie moskiewskim przez otwarcie tronu polskiemu kandydatowi, królewiczowi Władysławowi. Bez uprawnień do tego ze strony króla Zygmunta III, hetman Żółkiewski zawarł, być może nieco pochopnie, układ z bojarami, w którym obiecał, że królewicz Władysław przybędzie do Moskwy, zostanie oddany na wychowanie moskiewskie, prawosławne, przyjmie prawosławie i stanie się carem moskiewskim, a Moskwa nie będzie musiała oddawać Smoleńska. Oczywiście przekroczył swoje kompetencje wspaniały hetman. Zygmunt III nie zgodził się na tą propozycję. Niektórzy historycy, a zwłaszcza słabo znający realia epoki, publicyści krytycznie odwołują się do decyzji Zygmunta, mówiąc, że to zelotyzm religijny, kontrreformacyjny nie pozwolił mu przyjąć mądrego kompromisu hetmana Żółkiewskiego. Kompromis hetmana być może był głęboko mądry, ale był nie do przyjęcia z punktu widzenia interesu Rzeczpospolitej, tego, które określiły sejmiki przed wojną. Państwo polsko-litewskie miało odzyskać Smoleńsk, to po pierwsze. To było obowiązkiem nakazanym królowi przez Rzeczpospolitą. Nie mógł z niego zrezygnować. Po drugie, król jako ojciec także nie mógł pogodzić się z myślą o oddaniu swojego syna do Moskwy, z której przecież widział, jak przedostatni car wrócił w stronę zachodnią w postaci prochu wystrzelonego z armaty. Nie było łatwo pomyśleć w tej perspektywie o swoim jedynym synu. Nie chciał także oczywiście Zygmunt, by nowy władca państwa rosyjskiego, młodziutki chłopiec wzięty pod opiekę przez bojarów rosyjskich, stał się zakładnikiem geopolitycznych interesów obcych całkowicie państwu polsko-litewskiemu, a przecież nie było żadnego sposobu, by tak się nie stało. Dlatego Zygmunt III chciał zmienić ten układ i chciał swoją osobę zaproponować na cara moskiewskiego, co oczywiście, gdyby zostało przyjęte, a przyjęte nie mogło być przez stronę rosyjską, mogłoby ten konflikt zakończyć. Konflikt był nierozwiązywalny, już trwał zbyt długo, zwłaszcza w warunkach wojny domowej, gwałtów, jakie ta wojna za sobą pociągała, rabunku powszechnego, narastającej nienawiści do zewnętrznych interwentów, bo przecież w tej roli Polacy występowali, doprowadził do wybuchu powstania narodowego, można tak powiedzieć, przeciwko Polakom. Jedyne powstanie narodowe w historii Rosji, skończone sukcesem. Po półtorarocznym oblężeniu załoga polska na Kremlu wpuszczono tam we wrześniu 1610 roku, w listopadzie 1612, bo oczywiście ten bunt zaczął się dopiero w 1611, musiała skapitulować z głodu po prostu. Oblężeni żołnierze polscy i litewscy jedli ściany kremlowskie, oczywiście już dawno zjedli wszystkie szczury i myszy, a na końcu jedli samych siebie, także te przypadki ludożerstwa świadczyły po prostu o tragicznej sytuacji, w której oblegani się znaleźli. Tak tragicznie, można powiedzieć, kończyły się pogrzebane faktycznie nadzieje na pokojowe rozwiązanie konfliktu polsko-rosyjskiego. Zaraz po kapitulacji polskiej załogi na Kremlu odbył się Sobór Ziemski, czyli taki jakby
no, namiastka Sejmu, tyle że powoływanego odgórnie, a nie oddolnie, a więc dokładnie odwrotnie niż w przypadku Rzeczpospolitej, który miał wybrać nową dynastię. Wybrani zostali wreszcie, tak jak zabiegali o to od kilkunastu lat, od czasu wygaśnięcia dynastii Rurykowiczów, Romanowowie, młodziutki Michał Romanow, syn patriarchy, który był uwięziony w tym czasie w twierdzy, w głównym więzieniu politycznym Rzeczpospolitej, w twierdzy w Malborku, ponieważ nie chciał zaprzysiąc wierności królowi Zygmuntowi III i zgodzić się na cesję Smoleńska. Smoleńsk został odzyskany dla Rzeczpospolitej, zdobyty w 1611 roku. Jeszcze w 1617 wojska polsko-litewskie pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza stanęły pod murami Kremla bezpośrednio, tym razem militarnie dobijając się do tych murów, ale już Kremla nie zdobyły. W roku 1618-19 stało się jasne, że ta wojna nie może już przynieść innego rozstrzygnięcia jak zwykłe rozgraniczenie, że trwałego pokoju między Polską a Rosją nie będzie. Pokój, a właściwie rozejm zawarty w Dywilinie 3 stycznia 1619 roku regulował, jakby ktoś chciał szukać na mapie, to jest jakieś 70 km na wschód od Moskwy. To były czasy, kiedy tam Polska mogła dyktować pokój. Ten pokój oddawał Polsce ziemię smoleńską, część czernichowskiej i siewierskiej, ale wiadomo było, że strona moskiewska będzie czekała tylko na okazję, by ten obszar, by tę ziemię odzyskać. Próba odzyskania tych ziem z marszu niejako po śmierci Zygmunta III Wazy w 1632 roku spotkała się z niepowodzeniem. Państwo polsko-litewskie zmobilizowało się do szybkiej elekcji Władysława IV i do zwycięskiej kontrakcji. Pokój w Polanowie w 1634 roku podsumowywał ten stan rzeczy, który trwał od 1619. Smoleńsk przy Polsce, ale państwo polsko-litewskie akceptuje dynastię Romanowów na tronie moskiewskim. I wtedy, to już ostatnia rzecz, którą chcę Państwu przeczytać na koniec tego wykładu. Wtedy właśnie, w trakcie rokowań w Polanowie, odbyła się znamienna rozmowa, którą zanotował Szymon Starowolski z relacji biskupa Jakuba Zadzika, kanclerza, który prowadził rozmowy z Rosjanami w Polanowie. Moskwa, gdy im mówiono na traktatach pod Smoleńskiem, aby się z naszym narodem złączyli i jarzmo tyrańskiej niewoli z szyje swoje złożywszy z nami wspólnie swobody i wolności miłej zażywali, odpowiedzieli świętobliwej pamięci księdzu Zadzikowi, kanclerzowi koronnemu na on czas: nie hoczem, panie biskupie, waszej wolności, derżyte ją sobie, bo u nas jeden tylko car, co naszym chorłem i majątnościami dysponuje, a u was, co bojar, to tyran, co wiedzieć, komu się odejmować i rady i cierpliwości nie stanie. Za dużo tej wolności, prawda? Nie wiadomo, kogo słuchać w tym państwie, a u nas jeden car i wszyscy tego jednego tyrana posłusznymi niewolnikami jesteśmy. Porządek dzięki temu mamy. Ta zniechęcająca do dalszych prób pokojowego rozstrzygania sporu polsko-rosyjskiego odpowiedź z 1634 roku zostawia nas, jeśli można tak powiedzieć, w tej narracji historii stosunków polsko-rosyjskich na progu rozstrzygnięcia militarnego, które nastąpiło w połowie wieku XVII, ale o tym, żeby już nie blokować następnego spotkania i zostawić chociaż 10 minut, czy powiedzmy 8 minut na rozmowę z Państwem, urywam w tym momencie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.